Słuchaj, ja byłam zdumiona, że jest taki festiwal. Jak się dowiedziałam 5 lat temu, że robicie coś takiego, to prawdę mówiąc nie mogłam wyjść z podziwu dla tej inicjatywy, ale po tej dyskusji, w której wzięłam udział, stwierdzam, że kurczę, tak, że to jest bardzo fajne, że właściwie nie ma takiej okazji, żeby pogadać, zwłaszcza z młodymi ludźmi, bo no, gdzieś tam się spotykamy w miarę stałym gronie na festiwalu w Gdyni czy na innych festiwalach, ale takiego festiwalu, który jest na to nakierowany i który z założenia ma taką rozmowę wywoływać i też przywołuje tematy, na które no w takiej bieżącej gonitwie nie ma czasu, żeby się nad tym jakoś zastanowić i spojrzeć z metapoziomu, no to popieram. Wzięło się od Felliniego, od Amarcordu. To był pierwszy film, który zobaczyłam, będąc chyba w podstawówce, który mi pokazał, że kino może być czymś takim jak literatura. Ja byłam absolutną pochłaniaczką książek od wczesnego dzieciństwa i nagle zobaczyłam w kinie coś, co jest absolutnie skończoną wypowiedzią artystyczną. Ja oczywiście teraz tak o tym mówię, wtedy to było intuicyjne, ja tego tak sobie nie nazywałam, natomiast to było coś takiego, dzisiaj młodzież powiedziałaby, że efekt wow. Potem były następne filmy fantastyczne, ja się załapałam na świetny moment, bo to było z jednej strony europejskie kino artystyczne, a z drugiej strony amerykańskie kino niezależne, czyli najlepsze, co sobie można wyobrazić, taki zestaw. No i świetne polskie kino. No i potem to już poszło, no potem jakaś olimpiada polonistyczna, więc wstęp na Uniwersytet Jagielloński. Jak ja zaczynałam studia, to jeszcze była, to są nudy, to była jeszcze teatrologia, wybieraliśmy specjalizację na trzecim roku, ale to nieważne. No, no i potem już jakoś poszło. No. Ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. I to, co mnie najbardziej cieszy w filmie i w życiu, to są spotkania. I te spotkania, które są za pomocą filmu, kiedy ja patrzę w ekran i słyszę kogoś, kto mi chce coś przekazać, czasami się przekładają też na spotkania w rzeczywistości, bo mogę zrobić wywiad z kimś, kim jestem bardzo zainteresowana, bardzo jestem ciekawa tego, co on w tym filmie chciał jeszcze może pokazać, czego ja nie zobaczyłam, albo jak to zrobił, że ja zobaczyłam to, co zobaczyłam. To są fascynujące rzeczy. A też fascynuje mnie to, jak dzieła sztuki i życie ze sobą konwersują. Jak się przeglądają w sobie nawzajem, jak próbują opowiedzieć coś o świecie, nazwać jakieś rzeczy, które są jeszcze nie do końca zrozumiałe albo nieuchwytne. Myślę, że w ogóle sztuka jest takim narzędziem, bez którego trudno się obejść i bardzo mnie boli to, że to jest niedoceniane, że żyjemy w świecie, w którym wydaje się, że sztuka to jest tylko rozrywka i że to jest jakiś margines, że to nie jest istotne. Myślę, że to jest bardzo istotne, że na tym się zasadza jednak nasze człowieczeństwo i sposób, w jaki istniejemy w świecie i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tego.